Cześć! Dzisiaj porozmawiamy o najnowszym przeglądzie statystycznym światowej energii. Ten raport, przygotowany przez Energy Institute, pokazuje, jak świat zużywa i produkuje energię oraz jakie rekordy zostały pobite w 2023 roku. W 2023 roku zużyliśmy więcej energii niż kiedykolwiek wcześniej. Globalne zużycie energii pierwotnej wzrosło o 2% i osiągnęło 620 eksajuli. Mimo rosnącego zainteresowania odnawialnymi źródłami energii, paliwa kopalne nadal stanowią aż 81,5% całego zużycia energii. Niestety, większe zużycie energii oznacza także więcej emisji szkodliwych substancji. W 2023 roku emisje gazów cieplarnianych przekroczyły 40 gigaton CO2, co jest nowym rekordem. Za ten wzrost odpowiada głównie większe użycie węgla i ropy naftowej. Rynki ropy i gazu też biją rekordy. Zużycie ropy osiągnęło 100 milionów baryłek dziennie, a Stany Zjednoczone są największym producentem z 8,5% wzrostem produkcji. W Europie popyt na gaz ziemny spadł, w przeciwieństwie do regionu Azji-Pacyfiku, gdzie odnotowano jego wzrost. Produkcja i zużycie węgla również osiągnęły nowe rekordy. Chiny odpowiadają za ponad połowę światowej produkcji węgla, a duży wkład mają także Indie, Indonezja i Australia. W 2023 roku generacja energii elektrycznej wzrosła o 2,5%. Odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna i wiatrowa, stanowiły 30% całkowitej produkcji energii elektrycznej z dużym wzrostem w Chinach i Europie. W zaawansowanych gospodarkach obserwujemy spowolnienie wzrostu popytu na paliwa kopalne, ale rozwijające się regiony, zwłaszcza globalne południe, nadal napędzają wzrost popytu na energię. Mimo rekordowych wzrostów w produkcji energii odnawialnej, transformacja energetyczna jest nadal powolna. Paliwa kopalne wciąż dominują w globalnym miksie energetycznym. To pokazuje, jak ważne jest przyspieszenie przejścia na czystsze źródła energii, aby osiągnąć cele klimatyczne i zmniejszyć emisję węgla. Teraz zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej aplikacji, gdzie można dowiedzieć się więcej na temat ekologii i oszczędzania energii.